Cześć, mówi Jurek. Nasza kursantka, która jest już po egzaminie państwowym, posiada prawo jazdy, ale, że tak powiem, obiecała pokazać nam, zademonstrować swoją trasę jazdy w ruchu miejskim, którą przebyła podczas egzaminu państwowego. Zaczniemy, że tak powiem, zaczynamy od zatoczki znajdującej się po prawej stronie i jedziemy później w lewo. Zobaczą Państwo, którymi ulicami się przemieszczała. I ruszamy ładnie. Kieruneczek. Pamiętajmy, że zatrzymujemy się przed stopem. Pojedziemy w lewo i w lewo. Jedziemy do linii. O, zatrzymamy się i pojedziemy w lewo i w lewo. Dobrze? I jedziemy w lewo. Kierunek w lewo. Dokładnie. W lewo i w lewo. Kierunek tak. Do lewej krawędzi dojeżdżamy. Do lewej i jedziemy w lewo. I cały czas prosto. Strefa 30 na godzinę. Prosto, cały czas jedziemy prosto. Na skrzyżowaniu pojedziemy sobie w lewo, na skrzyżowaniu pojedziemy sobie w lewo. Głowa, kierunek do osi, bardzo ładnie. I do osi, bliżej osi. O. Zatrzymamy się, bo lewa zajęta, tak? O. I za tym ruszymy. Doczekamy jeszcze. Musimy zwrócić uwagę na pieszego, czy wykonuje jakiś ruch. Możemy, proszę bardzo, pieszy stoi. Z ulicy Ziembickiej skręcamy w ulicę Gazową. Przemieszczamy się prosto. Na skrzyżowaniu teraz pojedziemy sobie w lewo pojedziemy na skrzyżowaniu. Z ulicy Gazowej będziemy się przemieszczać w ulicę Tarnogajską. Prosto cały czas jedziemy. Jedziemy prosto, przejeżdżając torowisko. Uwaga na tramwaj przed torami. Głowa przez prawe ramię. Bardzo ładnie, czy nie ma tramwaju. I cały czas jedziemy prosto. Na światłach pojedziemy sobie w prawo. Na światłach pojedziemy sobie w prawo. Mamy zieloną strzałeczkę, musimy zatrzymać się przed linią warunkowego zatrzymania. Zatrzymujemy się, popatrzymy, o, teraz jedziemy, bo już mamy zielone, spokojnie ruszamy. I prosto, prosto cały czas jedziemy.
Na skrzyżowaniu w prawo pojedziemy, skręcamy w prawo. O. Pamiętajmy, przecinamy drogę rowerową, ścieżkę rowerową, głowa przez prawe ramię, czy z tyłu rower nie nadjeżdża. O, patrzymy, z przodu widać, że nie ma, więc skręcamy ładnie w prawo. Będziemy teraz zmieniać pas ruchu, jedziemy, kierunek lewy i patrzymy, wolne to jedziemy, głowa, proszę bardzo, tam gdzie linia przerywana, o, bardzo ładnie i włączamy się. Wolniej, bo tramwaj jeszcze nie ruszył, o, teraz jedziemy, bo tramwaj ruszył, spokojnie. Krzyż Świętego Andrzeja, patrzymy prawo, lewo. I nie śpieszmy się, bo tramwaj jedzie, a on ma pierwszeństwo. Zatrzymamy się przed linią warunkowego zatrzymania, bo zawsze się może zmienić światełko, tak? Wolniutko patrzymy. Czy sprzeciwka nie ma w tramwaju, to jedziemy. Teraz możemy, proszę bardzo. I teraz głowę przez lewe ramię, tak? Czy nie ma drugiego tramwaju i jedziemy prosto. Bardzo dobrze. Na światłach pojedziemy sobie w prawo, na światłach pojedziemy sobie w prawo. Pamiętajmy, że jest sygnalizator kierunkowy, czyli po zapaleniu światła zielonego nie ma kolizji z innymi uczestnikami ruchu. Zatrzymujemy się przed linią warunkowego zatrzymania. I ruszamy sobie. Góry, na skrzyżowaniu pojedziemy sobie na Brochów, pojedziemy sobie w lewo i w lewo. O, kierunek lewy do osi, ładnie sobie zjeżdżamy. Puszczamy pojazdy jadące sprzeciwka i jedziemy sobie. Bardzo dobrze. Prawa, lewa, wolna, jedziemy. Czeka. I jedziemy sobie prosto. Pod wiaduktem w lewo sobie pojedziemy. Cały czas prosto jedziemy cały czas. Prosto cały czas jedziemy.
Na skrzyżowaniu, tak jak to czerwone auto, pojedziemy sobie w prawo. Na skrzyżowaniu pojedziemy sobie w prawo. Pamiętajmy, wjeżdżamy w strefę i na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym zawracamy. I na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym zawracamy. Ja wiem, i tu później zatrzymamy. Na tym skrzyżowaniu zawracamy. Pamiętajmy, że musimy przepuścić prawą stronę. Jedziemy dookoła wyspy. Tu damy kierunek prawy i zaraz po prawej stronie robimy zatrzymanie we wskazanym miejscu. Zatrzymujemy się za tym samochodem. Kierunek prawy. O, i zjeżdżasz tu w wolne miejsce. Zjeżdżamy tu, cyk. Bardzo ładnie. Zatrzymujemy się. Zatrzymanie we wskazanym miejscu. Teraz kierunek lewy. Upewnienie się, że możemy sobie włączyć się. I proszę bardzo. I włączamy się. Teraz prosto. No. I na skrzyżowaniu pojedziemy sobie w prawo. I prosto jedziemy. Jak do szpitala, nie? Nasz obraz. Na skrzyżowaniu teraz w prawo pojedziemy, w prawo na skrzyżowaniu. Z Mościckiego wjeżdżamy w ulicę Semaforową, jedziemy prosto, 30 na godzinę, strefa, wszędzie prawa strona. Prosto cały czas. Na skrzyżowaniu pojedziemy teraz w lewo, na skrzyżowaniu pojedziemy teraz w lewo. O. Patrzymy, jak wolne, to jedziemy, proszę bardzo. Jedziemy prosto. Pamiętajmy, że trzy następne uliczki to jest wszędzie prawa strona. Na skrzyżowaniu będziemy zawracali, na skrzyżowaniu będziemy zawracali w lewo. Na skrzyżowaniu pojedziemy, nie zawrócimy dokładnie, a pojedziemy w lewo. I pamiętajmy, że w lewo to jest ta pierwsza uliczka, bo najczęstszy błąd tu kursantów. Jadą prosto, gdzie jest zakaz ruchu, nie dotyczy oczywiście komunikacji miejskiej, więc tu pojedziemy sobie ładnie w lewo. Pamiętajmy, że wyjeżdżamy ze strefy jeszcze raz. Prawa obowiązuje bardzo dobrze, zatrzymujemy się, puszczamy to autko. Później dojeżdżamy do osi ładnie, do osi i jedziemy w lewo.
i jedziemy prosto. A wyprzedzenie ci będzie tu uczynię. I prosto jedziemy cały czas. Manewr wyprzedzania sobie tu zrobimy, proszę bardzo. Manewr wyprzedzania robimy. Kieruneczek i jedziemy. Wyprzedzanie, kierunek, jedziemy, jedziemy. I gazu mu porządnie. O, bardzo ładnie. Pod wiaduktem w prawo pojedziemy, pod wiaduktem w prawo pojedziemy. Po głównej pojedziemy w lewo, po głównej pojedziemy w lewo. Jedziemy prosto, zrobimy sobie zatrzymanie we wskazanym miejscu za przystankiem, tam przed tym białym busem. Zrobimy sobie zatrzymanie we wskazanym miejscu. Mijamy przystanek, dopiero tutaj, kieruneczek prawy, ładnie zjeżdżamy sobie za ten samochód. O, zatrzymujemy się. Zatrzymujemy się już, bardzo dobrze. Teraz kierunek lewy. I włączamy się do ruchu. Proszę bardzo. Redukujemy, tak? I tu koda nuty w prawo jechać. Czy nie? Prosto. Tak? Prosto. I cały czas prosto jedziemy. Trzeba też powiedzieć, że w tygodniu jest większy ruch niż w dni takie wolne od pracy i egzamin, gdzie normalnie trwa 20 minut, tylko 30-35 minut. I w prawo sobie teraz pojedziemy. Pojedziemy sobie w prawo w ulicę Ziębicką. Wjeżdżamy w strefę 30 na godzinę.
I prosto jedziemy, prosto jedziemy. I w prawo wjeżdżamy sobie w zatoczkę jeszcze raz. Kieruneczek. I tu się zatrzymujemy. Bardzo dobrze. Egzamin zakończony z wynikiem pozytywnym. Należy nadmienić, że po wyjechaniu już z placu, jeżeli mamy odpowiednie nawyki, odpowiednią technikę jazdy i znajomość przepisów ruchu drogowego, to przejechanie miasta nie powinno sprawiać większych problemów kursantom czy kursantkom.